17 lutego w Konstantynowie Łódzkim odbyła się kolejna edycja turnieju halowego kobiet pod nazwą Jamir Cup. No przede wszystkim w zeszłym roku organizowałem tu dla rocznika 2002 i młodsze. Był to Jamir Cup, tak? O Puchar Burmistrza. Sekcja się rozwinęła, powstała grupa seniorska, powstały młodziczki. W zeszłą niedzielę mieliśmy turniej młodziczek, rocznika 2006 i młodszych. No i żeby starsze nie były poszkodowane, wiadomo, no to starszym też zorganizowaliśmy turniej dla Open. W tej przerwie zimowej to jest fajne uzupełnienie tego okresu roztrenowania, to jest jakaś odskocznia też dla dziewczyn. No my i tak zbieramy się pierwszy miesiąc i tak przychodzimy i tylko gramy, więc to jest fajna odskocznia. W turnieju wzięły udział drużyny z różnych rejonów Polski. Można było zobaczyć takie drużyny jak PTC Pabianice, UMKS Grabka Grabica, Lux Astoria Szczerców Junior, UKS Mazowia Grodzisk Mazowiecki, KS Zamunie Radom, Kotan Ozorków, KS Królewscy Płock i drużyny organizatora tego turnieju, czyli KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki. Po tych kilku turniejach, które gdzieś tam mogłyśmy brać udział, myślę, że jednak lepiej sprawdzamy się na boisku jednak. No nie ukrywajmy, że poziom tutaj na turnieju jest też dość wysoki. Mamy Radom, praktycznie przyjechały drużyny z czołówki tabeli trzecioligowych, także no nie jest łatwo i zdecydowanie lepiej idzie nam na trawie. Dlaczego dziewczyny wybierają piłkę nożną zamiast innych dyscyplin sportu? O tym opowiedziały nam uczestniczki tego turnieju. Właśnie może dlatego, że to jest taki bardziej męski sport. No jakoś taki bardziej, no większy pociąg niż taka siatkówka czy koszykówka. Tak, jakoś lepiej. No ja nie mam osobiście koordynacji ręka-noga, ale nie no, generalnie uważam, że jest to jeden z najbardziej kontaktowych sportów. Można pokazać swój charakter, ambicje. No i, że tak powiem, gra się z 11 ludźmi jednak na boisku. No u mnie to jest pasja i to... Ta piłka nożna już się wkradła w moje życie i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej i po prostu kocham to robić. Więc no u mnie było tak, że po prostu od małego grałam w piłkę i to była moja pasja i zawsze chodziłam z chłopakami na boisko pograć i po prostu biegaliśmy za tą piłką i teraz tak samo jak koleżanka po prostu bez piłki nie wyobrażam sobie życia i to jest najlepsza rzecz na świecie. Wychowałam się na blokach z chłopakami, z moimi kolegami i oni zawsze mnie ciągali na boisko. No i tak w sumie z dnia na dzień coraz bardziej mi się to zaczęło podobać. No i towarzyszy mi to od małego tak naprawdę, ciągle piłka. Oczywiście inne sporty również, ale to jednak moje serduszko. U mnie to ja mam dwóch starszych braci i zawsze mnie tam zabierali ze sobą na podwórko, grałam z nimi. Co prawda moja przygoda z piłką zaczęła się dość śmiesznie, bo grałam w siatkówkę i w sumie w podstawówce pani mnie wzięła na zawody z piłki nożnej, choć bardzo się broniłam, że nie chcę jechać i w ogóle. I tam był trener właśnie z Zamunia Radom i kazał mi przyjść na trening. No i poszłam, spróbowałam i tak już tam jestem 10 lat ponad. Już od małego jeździłam z tatą na mecze, mój tata grał w piłkę i jakoś tak zaciekawił mnie ten sport, więc postanowiłam spróbować i mi się spodobało. Podczas turnieju mieliśmy okazję zobaczyć jedną z młodzieżowych reprezentantek Polski kobiet w piłce nożnej i zapytaliśmy, jakie to uczucie reprezentować kraj z orzełkiem na piersi. No to jest świetne uczucie, nawet nie da się tego opisać, po prostu coś pięknego. W ostatnich latach zainteresowanie piłką nożną wśród dziewczyn i kobiet znacznie wzrosło. Dlaczego grać w piłkę nożną, co przemawia za tym sportem i czy warto, wypowiedziały się dziewczyny. Przede wszystkim one muszą chcieć spróbować, tak, bo bez chęci nie ma sukcesów. No i to w sumie zależy indywidualnie od każdego człowieka, ale co można powiedzieć, żeby je zachęcić? Przyjaźnie. Na pewno poznaje się mnóstwo fajnych osób i to naprawdę z całej Polski można poznać osoby. A jak do tego zachęcić? Po prostu chyba trzeba mieć to w sobie, czuć taką pasję i potrzebę robienia tego. Dla dziewczyn to nie tylko okazja do poruszania się w okresie zimowym, ale także cenne doświadczenie rywalizacji z drużynami o różnym poziomie umiejętności.